kochani. Jest dla mnie wielkim przywilejem, że znowu tutaj mogę stać i głosić to, co dotyka mojego serca, ale pozwólcie, że chwilkę pomodlę się przed tym słowem. Panie, ja Tobie dziękuję za to, że Ty dajesz łaskę otwartych drzwi, że możemy być tutaj na tym miejscu, że możemy się zgromadzać w Twoim imieniu, że możemy doznawać Twojej obecności, Twojego posilenia, namaszczenia, wzmocnienia, ale też uleczenia. Dzisiaj chcemy się skupiać na Twoim Słowie. I ja, Duchu Święty, proszę Cię, abyś wstąpił, Panie, na mój język, abym nie mówił rzeczy z ciała, ale z tego, co Ty chcesz przekazać. Także i mnie, ale i każdemu tutaj, jak tutaj jesteśmy. Twoje Słowo jest mocą ku zbawieniu, ale jest też pokarmem dla naszych ciał, dla naszych dusz i przede wszystkim dla naszego ducha, aby mógł wzrastać, abyśmy mogli być, Panie, w miejscu, gdzie Ty zaplanowałeś dla naszego życia. O to się modlę ze względu na święte imię Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, jak wcześniej te modlitwy już nam uświadomiły, że jest wielką łaską, że znowu jesteśmy tutaj na tym miejscu, że pandemia trwa lub się cofa, obojętnie, ale jest łaska dla nas, abyśmy mogli tutaj być. Że nie musimy być za zamkniętymi drzwiami, że nie musimy być przed telewizorami, przed smartfonami, ale że możemy gromadzić się jako Kościół i to jest wielki przywilej. I w zasadzie to już jest wystarczający powód, żeby być radosnym i pełen wdzięczności dla Boga. Także miejmy to uczucie w sercu, że to, że jesteśmy tutaj dzisiaj, że ten czas mogliśmy poświęcić na zgromadzenie się, jest to czasem łaski, czasem pokoju, ale też i radości dla każdego z nas, bo Bóg ma otwarte uszy na nasze modlitwy, chce dzisiaj udzielić słowa dla każdego z nas, chce, aby to słowo wykonywało pracę w nas i przede wszystkim chce, aby to słowo dzisiaj było pokarmem. Ja chcę dzisiaj mówić na temat Bożego synostwa. To jest może taki temat, może tu w trakcie zwiastowania, głoszenia bardziej wytłumaczę, o co mi chodzi, ale chciałbym zacząć od wersetu, który towarzyszył mi we wcześniejszych zwiastowaniach, kiedy mówiłem o namaszczeniu, o wzrastającym namaszczeniu. Wielu was słyszało te słowa i werset, który, ja go przeczytam, nie będziemy go wyświetlać, często powtarzałem, to były słowa zapisane w Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale 18 i 19. One są bardzo dobrze znane. Każdy z nas je zna. To jest proroctwo, które było zapisane w księdze Izajasza 61 i Jezus w Nazarecie je powtarzał. Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Który posłał mnie, abym więzionym głosił wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. I ja wtedy mówiłem, że Jezus przedstawiał w tym Nazarecie, kiedy siedział w synagodze, przedstawiał swój plan, swoje posłannictwo, swoje zamierzenia, ale Jego posługa się skończyła, Jezus wrócił do Ojca, został w niebo wzięty, ale na ziemi ustanowił swój Kościół. I słuchajcie, te słowa nie straciły na aktualności. To jest posłannictwo tak samo dla Kościoła, tak samo jak dla wierzącego, tak samo dla każdego z nas. To jest spuścizna i rola, z którą Jezus zostawia nas tutaj na ziemi, bo przecież nie zbawił nas tylko po to, żeby nas zabrać do nieba. Każdy zdaje sobie sprawę, że przecież zbawienie, kiedy osiągnęliśmy, to był kulminacyjny punkt naszego życia, ale On tak naprawdę otworzył nowe drzwi. To nie był koniec planu Boga w stosunku do ciebie i mnie. Kiedy Jezus mówił te słowa, ale też kiedy chodził i zwiastował po ziemi izraelskiej, On przedstawiał swoją Ewangelię. Ale jaka to była Ewangelia? On przedstawiał Ewangelię zbawienia oraz Ewangelię Bożego Królestwa. I te dwa elementy zawsze były łączne. One nigdy nie były głoszone osobno. Cała Ewangelia, całe posłannictwo dotyczy zbawienia i Bożego Królestwa. I kiedy doprowadzał ludzi do zbawienia, kiedy doprowadzał ludzi do nowego narodzenia, mówił: idź i nie grzesz więcej, idź i głoś słowo, idź i podziel się ze swoim domem, idź. Kiedy te słynne słowa posłannictwa na końcu Ewangelii możemy czytać: idźcie i głoście Ewangelię całemu światu i czyńcie sobie ich uczniami.
To jest bardzo ważne, to jest dopisane, czyńcie uczniami, więc ten proces nie kończy się tylko na przyjęciu zbawienia, ale mamy tutaj do wykonania coś więcej. Więc to, co Jezus głosił, to, co chcę teraz podkreślić, bo to dotyczy każdego z nas, to dotyczy Kościoła, że On głosił Ewangelię zbawienia i Ewangelię Królestwa. Czym one się różnią? One w zasadzie się nie różnią. Jedna jest kontynuacją drugiej. Jedna jest przyprowadzeniem grzesznika do krzyża, a druga jest prowadzeniem od krzyża poprzez zmartwychwstanie, chrzest Duchem Świętym do społeczności, do życia w obfitości Boga tutaj już na ziemi. Po to Jezus poszedł do nieba, powiedział: idę, bo muszę posłać wam pocieszyciela. Idę, żebyście byli wyposażeni, żebyście dostali dary Ducha Świętego, abyście mogli budować Boże Królestwo. Więc Ewangelia zbawienia zawsze jest połączona z Ewangelią Królestwa. I słowo takie, które teraz przeczytamy, to jest list do Rzymian 8:19, koło którego bym chciał cały czas nie odchodzić od niego, a które bardzo mocno dotyka mojego serca. Jest tam napisane: bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. I oczywiście ten werset można też rozpatrywać w kontekście eschatologicznym, to znaczy w kontekście przyjścia Jezusa i tak dalej, ale ja myślę, że jest tutaj dużo głębiej, że jest tutaj pokarm dla każdego z nas, bo jest napisane, że stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Kto to są synowie Boga? O kim możemy pomyśleć, kiedy mówimy? Przede wszystkim, ja patrzę tutaj, to widzę samych synów Boga. O każdym z nas, o tobie, o mnie. Ciekawostką jest to, że Bóg nie ma wnuków. My zawsze patrzymy przez pryzmat naszego ziemskiego funkcjonowania. Ja jestem szczęśliwym ojcem, ale też i szczęśliwym dziadkiem. Mam dzieci i wnuki, ale Bóg nie ma wnuków. Wnuki są owszem błogosławieństwem, są koroną starców i tak dalej, ale jeżeli chodzi o relacje, Bóg nie ma wnuków, Bóg ma tylko synów. Dlaczego Bóg ma synów? Dlatego, że w stosunku do synów zachodzą bardzo ważne możliwości, dlatego, że synowie i dziedziczą i są też wychowywani. Biblia mówi, Słowo Boże mówi wiele na temat wychowywania, na temat karcenia i to wszystko znamy, ale też jako dziedzice Bożych łask, Bożych obietnic jesteśmy synami. Zawsze synowie dziedziczą i przekazują dalej. Dobrze jest, jak starczy jeszcze dla wnuków, to oczywiście, ale tak naprawdę przekaz majątności czy jakokolwiek zawsze jest z ojca na dzieci. Więc pierwszą sprawą, którą musimy sobie uzmysłowić, że Bóg nie ma synów, nie ma wnuków, tylko ma synów. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo dotyka mnie i muszę ją tutaj bardzo mocno podkreślić, chociaż wiem, że pastor już o niej wspominał. Bóg, kiedy mówi o synach, to myśli o kobietach i mężczyznach. I to jest ważne, żebyśmy sobie to wbili w głowę, żebyśmy to zrozumieli, dlatego że nie ma innego dziedziczenia jak dziedzictwo synów, które dokonuje się w Duchu Świętym. Ono się nie dokonuje w ciele. My w ciele możemy być kobietami, mężczyznami, my nawet w duszy jesteśmy kobietami, mężczyznami, bo mamy pewne różnice, ale Duch nie ma płci. I kiedy otworzymy sobie list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian 15:50, to natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. Na razie tyle. Ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. To co dziedziczy Królestwo Boże? Królestwo Boże dziedziczymy w Duchu Świętym. Ciało nasze musi ulec skażeniu. Ciało nasze wróci proch do prochu. Owszem, my dostaniemy nowe ciała, przemienione ciała. Być może one będą nawet podobne do naszych ciał, pewnie tak. Ale to będą nowe ciała, to będą niebieskie ciała. Więc to, co dziedziczy Królestwo Boże, to Duch, który zamieszkuje w nas, nasz Duch. I ten Duch nie różni się u kobiety i u mężczyzny. Więc kiedy mówimy o synach Bożych, to proszę przyjmijcie, że mówimy o każdej kobiecie, o każdym mężczyźnie, który jest Jego własnością.
Więc przeczytam jeszcze raz. To natomiast podkreślam, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani zniszczalność odziedziczyć niezniszczalności. Więc ze względu na to, że jesteśmy jedyną osobą, chyba tak to dobrze powiedziałem, składamy się z ciała, duszy i ducha, to, co dziedziczy Królestwo Boże, to, co dziedziczy usprawiedliwienie, to jest nasza dusza. Apostoł Paweł wiele razy pisze w swoich listach, że robię to, co nie chcę, moje ciało robi to, co nie chcę. Pamiętacie w liście chyba do Koryntian, jeżeli się nie mylę. Ale że ciało jest zawsze sprzeczne z jego duchem. To są stała walka, która gdzieś tam w nas następuje. Więc dziedzicem jesteś w duchu. Nawet jeżeli ciało upadnie, jeżeli ciało zgrzeszy, to ciebie to nie eliminuje, dlatego że Duch Święty jest gwarancją i jest tym, który jest zjednoczony z Bożym Duchem. List do Galacjan mówi nam jeszcze raz to samo, przeczytamy 3:28. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy jest Grekiem, czy ktoś jest niewolnikiem, czy jest wolnym, jest mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Wszyscy jesteśmy jednością w Jezusie Chrystusie. Jak to należy rozumieć, że nie ma różnicy, nie ma znaczenia mężczyzna czy kobieta? No jest. No, każdy z nas zgodzi się, że jest. No, patrzymy na siebie i widzimy te różnice. Widzimy różnice między Żydem a Grekiem. To są różne pochodzenia. Dzisiaj niewolników już dzięki Bogu nie ma, ale w tamtych czasach, kiedy była pisana Ewangelia, tak samo była różnica między panem a niewolnikiem. Ale ze względu na duchowe dziedziczenie, ten duch zawsze jest ten sam, nie ciało. Te różnice widzimy w ciele. Więc kiedy mówimy o synach, mówimy o kobietach, mężczyznach, o bożych kobietach, o bożych mężczyznach. Synowie, ja już dalej będę posługiwał się tym zwrotem synowie, ale chciałem wyjaśnić, do kogo on jest adresowany. Synowie to jest pojęcie bardzo szerokie. Ono zawiera różne etapy naszego życia. Każdy etap możemy nazwać synostwem, ale te etapy różnią się dość mocno między sobą. I synowie przeżywają okres dzieciństwa, są dziećmi, przeżywają okres dojrzałości, czyli świadomego synostwa i synowie wchodzą w etap dziedzica, czyli są dziedzicami obietnic Bożych, dziedzicami posłannictwa Bożego. To są okresy, które łączą się ze wzrastaniem. Każdy z tych okresów albo każda osoba, która znajduje się w jakimś z tych okresów, dalej jest synem, ale Słowo bardzo wyraźnie nam rozgranicza, bardzo wyraźnie charakteryzuje te okresy i one się między sobą zdecydowanie różnią. Co więcej, one mają pewne ramy założone, poza które musimy wychodzić. Więc okres dzieciństwa. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 13:11. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Więc możemy tutaj przeczytać, że etap dzieciństwa jest okej, jest w porządku, jeżeli on się zawiera w określonym czasie. Powiem więcej, jeżeli on się zawiera w naturalnym czasie. Większość z nas macie dzieci, sam mam i wiem, że kiedy dziecko wzrasta, są różne poziomy wymagania, są różny poziom relacji. Ono jest stale dzieckiem, ale jako małe dziecko ma zupełnie inny, albo ja mam zupełnie inny stosunek do tego. Kiedy było dziecko, może mówić jak dziecko, może myśleć jak dziecko, może rozumować jak dziecko. Ale gdy stanie się mężczyzną, musi już zaniechać tych spraw. Kiedy widziałbym dojrzałego człowieka, który zaczyna się zachowywać jak dziecko i mówi o gu, coś tam i jakieś, wiecie, głupotki, trudno mi w tej chwili jakiś przykład sensowny znaleźć, no to pomyślicie, że coś jest nie tak, tak? W jakich skrajnych przypadkach trzeba zaprowadzić gościa do lekarza, żeby zobaczył, co się dzieje. Ale okres dzieciństwa jest cudownym okresem. Co więcej, kiedy do Jezusa przyprowadzili dzieci, to Pan Jezus powiedział, nie zabraniajcie przynosić ich do mnie. Ale to nie znaczy,
kiedy Jezus wypowiadał te słowa, to nie miał na myśli, że Jego uczniowie mają się zachowywać jak dzieci. Owszem, w myśleniu być prostolinijny, w myśleniu być ten poziom wiary takiej, wiecie, zero-jedynkowej. Dziecko ma poziom wiary zero-jedynkowej. Dla niego nie ma jakiejś szarości, tak? Jak się go postawi na parapecie i powie skacz, bo tatuś cię złapie, to on wstanie i jak będzie widział tatusia, fru, poleci. Dla niego jest to proste. Ale dobrze rozumiemy te słowa Jezusa, kiedy on wypowiadał, mówi, nie zabraniajcie przynosić do mnie. Będę ich błogosławił, będę kładł na ręce. Ale to jest pewien etap, który trwa, który ma swój początek i który ma swój koniec. Drugim takim etapem, który możemy znaleźć w Biblii, czy na podstawie słowa wywnioskować, jest świadome synostwo. Kiedy dziecko wzrasta, wzrastają też nasze wymagania w stosunku do niego. Kiedy dziecko wzrasta, wzrasta też poziom odpowiedzialności, tak? Ja ze swojej pamięci wychowując dzieci, kiedy, nie wiem, miała już nasza córka 7 lat, 8 lat, dostawała jakieś formy pierwszych obowiązków. To nie było nic wielkiego, ale typu posprzątaj swój pokój, może coś tam zanieść do zmywarki, może gdzieś podnieść jakieś klocki, wrzuć do pudełka. To już były pierwsze zadania, pierwsze odpowiedzialności, które zostały nakładane. I z wiekiem ta sprawa się rozwijała, to wzrastało. Więc świadome synostwo, przeczytajmy Mateusz 13:38. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Więc tu mamy to określenie, synowie królestwa. Konkolem są synowie złego. Więc już też nasuwa się podział, tak? Są synowie królestwa i są synowie złego. I co tutaj pisze o tych synów królestwa? Jest napisane, że są dobrym nasieniem. Co charakteryzuje dobre nasienie? Dobre nasienie charakteryzuje wydanie owocu. Jeżeli masz dobre nasienie, to jesteś pewny, że w odpowiednich warunkach, w odpowiedniej glebie i po odpowiednim czasie wyda dobry owoc. Więc my, jako wzrastające dzieci, czyli już świadomi synowie, jesteśmy zobligowani do tego, aby wydawać dobry owoc. I to powiedziałbym, że to jest charakterystyka świadomego synostwa, wydawanie dobrego owocu. Mamy przynosić owoc, mamy być już produktywni w dziedzinie Bożego Królestwa, mamy już dawać to, co zostało w nas zasiane. Już jest poprzeczka wyżej podstawiona, znacznie wyżej, że już nie ma tylko zabawy w klasy, skakania, biegania za piłką do koleżanek, jedzenie, papu i spać, ale są pewne odpowiedzialności. Zostało w tobie zasiane. Zostało we mnie zasiane, zostało złożone dobre nasienie. Ja już muszę wydawać owoce, ja już jestem zobligowany do tego, żeby wydawać owoce. Ja już jestem zobowiązany, to jest moja odpowiedzialność i co więcej, ja już z tego będę rozliczony. Jeżeli nasze dzieci czy moje dzieci kiedyś dostały jakieś polecenie i oczywiście mówimy o takim poleceniu adekwatnym do ich rozwoju, do ich wieku, to one były rozliczone. Czy to zrobiłaś? Jak to zrobiłaś? Może na początku nieudolnie, może pójdziesz, może jeszcze poprawisz, ale zaczynały się już wymagania i zaczynały się też konsekwencje, ale zaczynało wzrastać świadomość relacji pomiędzy ojcem i synem, czy w moim przypadku córkami. Więc świadome synostwo stawia dla nas zadania i cele, i one są w kontrze do synów złego. Tutaj jest napisane, że dobrym nasieniem są synowie królestwa, konkolem są synowie złego. My jesteśmy postawieni w kontrze, w przeciwnym kierunku, z naciskiem. Tak jak synowie złego rozprzestrzeniają zło, my jako synowie Jezusa Chrystusa czy Boga rozprzestrzeniamy dobro. I trzeci etap, o którym mówiłem, trzeci etap synostwa, nazwałem to takie słowo może nie kulturowo, nie często używane, to są dziedzice. Ale słuchajcie, musimy się do tego przyzwyczaić, musimy się do tego przekonać, dlatego że Bóg oczekuje synów, którzy będą funkcjonowali w poziomie dziedzictwa. Czym charakteryzuje się poziom dziedzictwa? Ewangelia Mateusza 16:19. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie.
A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To już są potężne słowa. To już kiedy czytam, to przechodzi mi taka gęsia skórka, bo wiem, że to jest potężna odpowiedzialność. Ale Bóg składa tą potężną odpowiedzialność w twoje i moje ręce. On składa to w synów w poziomie dziedzictwa, że dostajesz klucze królestwa, że dostajesz możliwość rozwiązywania rzeczy na ziemi w modlitwie, ustanawiania rzeczy w modlitwie i co więcej mówi słowa, których kompletnie chyba jeszcze na tym etapie nie jestem w stanie zrozumieć, że cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. To jest potężny poziom autorytetu. Autorytetu Bożego, który został dany Bożym Synom. To jest potężna dawka zaufania do zarządzania tym, co Jezus Chrystus, albo czego Jezus Chrystus jest głową tutaj na ziemi. Bo czytamy, że jest On głową Kościoła. Ale Kościół ma swoje ręce. Kościół ma swoje nogi. Kościół ma swoje organy, ma swoje wszystkie inne funkcje. I one tutaj w imieniu Jego, zasilane z Niego, muszą funkcjonować. I one są Jego przedstawicielstwem, one są Jego twarzą, one są Jego standardem, one są Jego majestatem i wiele, wiele innych, można by jeszcze określeń przynosić. No więc podzieliliśmy sobie ten etap synostwa na dzieciństwo, na świadome synostwo i w końcu wejście w ten etap dziedzictwa. Także możesz mieć potencjał do wzrostu, możesz mieć wszelkie uprawnienia, ale dopóki ten wzrost nie nastąpi w nas, to nikt nie da nam odpowiedzialności. Wiecie, jak sięgam właśnie pamięcią do procesu wychowania swoich dzieci, bo to chyba najłatwiej z własnego przykładu mówić, to pamiętam, że powierzaliśmy naszym córkom jakieś drobne rzeczy. Ale dzisiaj, kiedy one już są dorosłe, praktycznie młodsza ma 18 lat, kiedy one już są dorosłe, ona bierze moją kartę kredytową i idzie na zakupy. I ja jestem absolutnie spokojny, że kupi to, co trzeba. Że nie pójdzie, nie nakupi balonów, wiecie, gumy do rzucia, 2 kilogramy cukierków i wszystko zje, tak jak może by się zachowało dziecko, które ma malutko lat. Ale ja mogę jej dać klucze z domu. Ja mogę wyjechać, powiedzieć, słuchaj, tu są klucze, otwieraj, zamykaj, zarządzaj. Oczywiście dalej proporcjonalnie do jej wieku, ale przychodzi etap dziedzictwa, kiedy już nie muszę się bać o jakieś zło, nie muszę się bać o nieświadomość, nie muszę się bać o nieroztropność, bo wiem, że mam odpowiedzialne dzieci. I wierzę, że Bóg chce tak samo do nas podchodzić, chce nam dać, zresztą zapowiada to w swoim słowie, chce nam dać klucze dziedzictwa, chce nam dać możliwość zarządzania w duchu, na poziomie Jego Królestwa. Dlatego jest to wyzwanie dla każdego z nas, abyśmy się znaleźli w tym miejscu. I teraz przejdziemy do historii, bo to nie jest przypowieść, tylko to jest historia. Jak to mówię, historia na faktach. W Biblii jest wszystko na faktach napisane. Historia jest zapisana w Ewangelii Marka, 7 rozdział, 26-29, jeżeli ktoś notuje. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 26-29 i to jest historia opowiadająca o pewnej Greczynce, o pewnej kobiecie, ona nie jest wymieniona tutaj z imienia, ale czytamy, że jest Greczynką, rodem z Syrofenicji i pisze dalej tak. Zaczęła go prosić, aby wypędził jej z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej, pozwól najpierw nasycić się dzieciom. Bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie, odparła kobieta, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Wtedy jej powiedział, ze względu na te słowa, idź. Demon wyszedł z swojej córki. I to jest cudowna historia, którą czytamy, bo muszę o tym wspomnieć, chociaż to troszkę jest z boku tematu. W wersecie tam 29 mamy napisane, ze względu na te słowa, idź. Ze względu na te słowa idź. Jak ważne jest wypowiadanie przez nas słów. Nasze słowa darzą życiem, ale mogą też darzyć śmiercią. Nasze słowa mogą przynosić owoc cudowny w postaci życia wiecznego, ale mogą też doprowadzić, ranić i wykonywać pracę
przeciwnika. Więc ta kobieta, która tu jest napisana, ona wypowiadała słowa życia. Ona wypowiadała słowa mądrości. I te słowa wprowadziły różnicę w jej życiu. To, że jej córka została wyzwolona od demonów, było spowodowane jej pozytywnym wyznaniem. Tak ważne jest, abyśmy wyznawali rzeczy, które pochodzą z Biblii. Abyśmy wyznawali rzeczy, które są zapisane w Biblii. Abyśmy wyznawali Boże prawdy, Boże zamierzenia i chociaż czasami jest tak, że wokoło ich nie widzimy ich realizacji jeszcze, że wręcz przeciwnie, że wzrasta ucisk, że wzrasta presja, że wzrasta ciemność, kiedy Boży ludzie ogłaszają słowa życia i słowa wiary, one zmieniają rzeczywistość. I doświadczyła to kobieta z Syrofenicji, kiedy jej córeczka została uzdrowiona, uwolniona. Demon wyszedł z jej córki. Ale dlaczego przytaczam tą historię, która jest tutaj zapisana? Dlatego, że tutaj jest pokazany stół albo wspomniany stół ojca. I nie będę mówił teraz o uwolnieniu, o uzdrowieniu, bo wiele Bożych prawd można by z tej historii wyciągnąć, ale ja chcę zwrócić uwagę, że jest tutaj napisane o stole ojca, przy którym zasiadają dzieci. O stole ojca, przy którym zasiadają dzieci. Więc jaka jest charakterystyka tego stołu, o którym tu jest napisane, że przy tym stole zasiadają dzieci, a szczenięta mają, tak jak to jest napisane, pod stołem okruchy, które dla nich spadają. Przede wszystkim dzieciom należy się stół. Stół jest przeznaczony dla dzieci. Kiedy mówię dla dzieci, myślę tutaj o synach, o dziedzicach, o synach dojrzałych, myślę tutaj o mężczyznach, kobietach, myślę o tobie i o mnie. Dla nas należy się stół. To jest miejsce, gdzie Bóg przygotował dla nas ucztę. I nasze miejsce nie jest pod stołem. Czasami tak jest, słuchajcie, że karmimy się jakimiś okruchami, że czasami karmimy się ze względu na, nie wiem, niską wartość swoją, czymkolwiek, ja jestem nieodpowiedni, może niegodny, może wczoraj coś zrobiłem, może jeszcze jakieś inne rzeczy diabeł wciska nas do głowy, ale miejsce dzieci jest przy stole ze względu na duchowe dziedzictwo, nie na cielesność twoją, która być może wczoraj upadła, nie na duszewność, która ma swoje chwiania i odchwiania od normy, ale ze względu na dziedzictwo duchowe. I to jest wartość stała. Ona się nie zmienia w oczach z Boga i ona nie może się zmieniać w naszych oczach. Więc dzieciom, tobie i mnie należy się stół. Okruchy są dla świata. Co przez to rozumiem, że okruchy są dla świata? Dlatego, że Bóg stworzył wszystko. Tak? To jest nauka zapisana w Biblii. Bóg stworzył wszystko i Bóg jest właścicielem wszystkiego na ziemi. Moje są góry, moje jest złoto, moje jest wszystko. Tak mówi Bóg o tym, co nas otacza. Ale jednak pewne części świat sobie zawłaszczył. Ale też dlatego zawłaszczył, że często jest tak, że my sami żeśmy oddali. Albo też dlatego zawłaszczył, dlatego że my nie zasiadamy w tym miejscu, gdzie Bóg nas przewidział. Nie zasiadamy przy tym stole obfitości, nie zasiadamy przy stole pokoju, nie zasiadamy przy stole, w którym jest obfitość pokarmu, nie zasiadamy przy stole, w którym jest relacja z Panem. Świat korzysta z okruchów, to jest prawda. W Biblii czytamy, że deszcz pada dla dobrych i złych. Słońce świeci dla każdego, a jednak to Bóg uczynił, tak? Nawet czytaliśmy, że konkol korzysta z pola pszenicy. Czy pole pszenicy było uczynione dla konkolu? Nie. Bóg zasiał konkol jako dobre ziarno, a jednocześnie przyszedł nieprzyjaciel, który rozsiał tamten konkol. I on rośnie, nie jest wyrwany, czeka na dokończenie się czasu. Więc nawet konkol korzysta jako pasożyt, jako chwast z pola pszenicy. Dlatego miejmy świadomość, że są rzeczy, które ojciec ustanowił dla nas, jako dla swoich dzieci. On je stworzył i one należą się dzieciom. Jako dzieci mamy sycić się chlebem z ojcowskiego stołu. Mamy zasiadać przy stole i mamy mieć świadomość tego stołu. Tak jak powiedziałem, nie zasiadać pod stołem i karmić się okruchami, które są dla świata.
Czym jeszcze może charakteryzować się stół? Przy stole, który zastawia ojciec, celem nie jest martwienie się o to, co jest na tym stole, bo on wszystko zabezpieczył. Celem jest relacja. I musimy trochę się przenieść w taką kulturę hebrajską, taką, wiecie, południową. Każdy z nas, jeżeli może nie był w Izraelu, ale gdzieś na południu, tam to zupełnie troszeczkę inaczej wygląda. Ta celebracja stołu jest długa, jest obfita, jest wesoła, jest radosna. Ci ludzie zasiadają przy tym stole. Dlaczego w Biblii są wymalowane te obrazy? Dlatego są wymalowane, dlatego że one mówiły do tych ludzi o ich rzeczywistości. Więc stół, ta celebracja kolacji, wieczerzy, to była z wieków na wieki przedstawiana jako uczestnictwo dla tych ludzi. I Bóg chce nas widzieć przy tym stole jako swoich synów, jako kobiety i córki, jako swoje dzieci. On chce nas widzieć przy tej celebracji. I my nie musimy się martwić, czy tam starczy tego jedzenia, czy patrzeć się, dzielić, oj, za dużo zjem, za mało zjem, może żeby dla innego starczyło. Tym się mamy nie martwić. Celem jest relacja z ojcem, z gospodarzem. Kolejny punkt, który charakteryzuje stół. Przy stole, przy którym mamy zasiadać, zawsze zasiada Bóg, Bóg Ojciec, Bóg Jezus, czyli Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Oni zawsze zasiadają razem. Tam nie ma możliwości, żebyśmy sobie wybierali, ja teraz będę budował relację z Jezusem, powiedzmy nie do końca rozumiem może relację z Bogiem albo nie do końca rozumiem relację z Duchem Świętym. Oni zawsze zasiadają przy stole razem. Skąd o tym wiem? Dlatego, że Bóg zawsze mówi o sobie w osobie mnogiej, liczbie mnogiej. Przyjdziemy, zamieszkamy, uczynimy. Dlaczego? Dlatego, że nie czynił to sam, ale w Trójcy jedyny Bóg zawsze działa Bóg Ojciec, Bóg Jezus, Syn i Bóg Duch Święty. I to jest, może to jest oczywista oczywistość, ale miejmy świadomość, że w relacji przy stole zasiadają te trzy osoby. Synowie zawsze mają miejsce przy stole. To miejsce jest dla ciebie tam zarezerwowane. To nie jest tak, że przyjdziesz, ojej, już tam już jest pełno. Syn ma zawsze relacje, ma miejsce przy stole zarezerwowane. I po to jest stół, aby tam zasiadał z ojcem. Nie będziemy tego czytać, ale przypomina mi się historia ze Starego Testamentu, kiedy Saul i jego syn Jonatan zawsze jadali wspólnie przy stole. I w pewnym momencie ten Jonatan pobiegł do Dawida, pamiętacie, że miał głęboką relację z Dawidem, który był namaszczony na króla i Saul zauważył, że go nie ma przy stole. Gdzie jest Jonatan, mój syn? I kazał giermkowi szukać go i wtedy się wydało tak, że jakieś miał konszachty z Dawidem, które nie do końca podobały się jego synowi, jego ojcu Saulowi. Ale sprawa wyszła dlatego, że Jonatana nie było przy stole. Tam było puste miejsce. Przy stole zasiadało wiele osób. Wiele osób z królewskiej rodziny, tak? Miał, podejrzewam, wiele żon, wiele dzieci. Oni wszyscy zasiadali przy tym stole. Ale było jedno miejsce puste. Może to jest moje miejsce? Może to jest twoje miejsce? Może to jest miejsce, gdzie musimy powrócić, zasiąść? Mamy mieć świadomość bliskości ojca i czuć się dziedzicami. Nie zasiadać ze świadomością dzieci, które przyszły tylko napełnić swoje brzuszki. Ja jestem świadomy i sam też mam wiele próśb do Boga, modlę się o pewne rzeczy i każdy z nas. Ale kiedy przychodzisz do Ojca, ty nie musisz przychodzić w sensie załatwiania swoich spraw. Ten poziom celebracji, ten poziom wspólnego przebywania, on obnaża wszystko to, co jest z nami, w nas. Ojciec dobrze wie, jakie są wszystkie twoje i moje potrzeby. On dobrze wie, co my potrzebujemy. Więc ta świadomość wagi jego towarzystwa musi być zawsze wyżej postawiona niż sprawy, które mogą nas docześnie tutaj popychać do tego stołu. Pójdę, bo może mi się uda to i tamto załatwić. Może uda mi się to i tamto wyprosić. Stół to celebracja, to w zasadzie już powiedziałem, wzajemne zainteresowanie. Boga interesują twoje i moje sprawy. Przymierze zawsze kończyło się celebracją przy stole.
ilekroć mamy opisywane różne formy przymierza, czy choćby z Labanem i Jakubem i wiele w historii Starego Testamentu jest tych celebracji. Zawsze to kończyło się przy stole. Zawsze to było spowodowane takim nawet wielodniowym, który nam się to chyba nie mieści w głowie, przesiadywaniem przy tym stole, rozmawianiem, spożywaniem pokarmów i tak dalej. Więc celebracja przy stole i wymiany spraw, które Boga interesują, ale też nas interesują Boże sprawy. My nie przychodzimy się tam tylko najeść, ale ten posiłek oczywiście tam jest wystawiony, ale Bóg chce, żebyśmy też interesowali się Jego sprawami, czyli sprawami Jego Królestwa tu na ziemi, Jego Królestwa tam w niebie, gdzie kiedyś też będziemy przy stole zasiadać, bo tak to mamy obiecane. Przy stole jest obfitość dobrego pokarmu, jakościowego pokarmu. Wiecie, na świecie jest coraz więcej różnorakich pokarmów, w większości całkowicie niezdrowych. Nawet jeżeli są fajnie opisane i są fajnie podane. Musimy mieć świadomość i przede wszystkim zwracać uwagę na to, co jemy. Dzisiejszy świat oferuje nam duchowy pokarm w tak ogromnej ilości, jak chyba przez ostatnie tysiąclecia nigdy nie miało to miejsca na świecie. W zasadzie odpalimy internet, załączymy telewizor na jakiś tam program religijny, załączymy komórkę, załączymy laptopa i od razu mamy kazań, zwiastowań, opowiadań od lewa do prawa. Patrzmy na to, czym się karmimy, patrzmy się na to, czy to jest pokarm dobry, czy to jest pokarm jakościowy, czy to są jakieś półprawdy powyrywane z kontekstu. Zwracajmy uwagę na to, czym się karmimy, dlatego że tylko dobry pokarm powoduje dobry wzrost. Jeżeli ktoś, to jest też prawda taka cielesna, jeżeli ktoś karmi się złym pokarmem, to trudno oczekiwać, że jego wzrost będzie prawidłowy. Myślę nawet o sprawach, nie wiem, wewnętrznych, żołądkowych, jakichkolwiek. Pewne rzeczy wyglądają na apetyczne, pewne rzeczy mogą nam smakować, ale po pewnym czasie może się okazać, że w żołądku jest wrzód. I tak samo jest w sprawach duchowych. Jeżeli nie będziemy pilnować, nie będziemy zwracać uwagę na to, co jemy, jaki jest nasz pokarm, jak się mamy odżywać, to może się okazać po pewnym czasie, że będziemy mieli, może nie w żołądku, ale gdzieś indziej jakiś problem. I w końcu stół, czyli zasiadanie przy stole, to nie jest opcja. To nie jest rzecz, którą, no dobra, pójdę już do tego stołu. My nie mamy wyboru. Bóg nie zaplanował relacji poza stołem. On swoich synów, swoje dzieci, kobiety i mężczyzn zaprasza do stołu. Nie zaprasza na później, na herbatkę, kawkę, gdzieś może do innego pokoju, w indywidualnym trybie. On zaprasza mnie do stołu i nie ma, ja nie mam innej alternatywy, jeżeli chodzi o relacje z Ojcem. Tylko zasiadać przy tym stole mogę, żeby mieć z Nim kontakt. Więc nie możemy sobie wybierać, że ja będę lub nie będę. Ja nie czytam w Biblii o innej opcji. I w końcu stół to miejsce godności. Wiecie, przy stole nie zasiadały osoby przypadkowe przy stole królewskim. Przy stole nie zasiadały osoby byle jakie. To były osoby specjalnie zaproszone, to były wyselekcjonowane, to były osoby w przypadku tak, tych uczt starotestamentowych, to były osoby, które miały odpowiednie pochodzenie, czyli musiały być synami, musiały być z rodziny królewskiej. Tam nie było przypadkowości. I dlatego to jest miejsce godności. Jeżeli tam zasiadasz jako dziecko Boże, to musisz tam zasiadać w poziomie Bożej godności, którą masz mieć w sobie, którą ja mam mieć w sobie. Jest taka historia opisana w drugiej księdze Samuela, możemy otworzyć 9 rozdział, 7 do 8 werset. I wtedy Dawid zapewnił: nie bój się, bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o ciebie, mówił do Melfiszebeka, jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole.
Melchiszebek skłonił się i powiedział: czym jest twój sługa, że zwróciłeś na mnie uwagę? Czy na mnie uwagę martwego psa? Popatrzcie, jaki poziom godności miał ten syn Jonatana. On siebie uważał za martwego psa. Dlatego poziom godności dziecka Bożego jest na odpowiednim poziomie i ten poziom został ustanowiony przez krew Jezusa Chrystusa w moim i w twoim życiu. I nieistotne jest, jaki poziom godności masz w swoim ciele, istotny jest, jaki poziom godności masz albo został ci nadany w duchu. A w duchu Jezus Chrystus uznał cię wartym tego, aby iść na krzyż. Mnie osobiście, każdego z nas osobiście, każdego z nas po imieniu, on uznał wartym tego iść i wycierpieć to, co mam wycierpieć, ze względu na to, aby nadać ci godność Bożego dziecka. I to jest coś, co powinno być tak duchowo do nas przyklejone bardzo mocno, aby ta godność ducha, który jest w nas, promieniowało na ciało i przemieniało nasz umysł. A nie, żeby umysł transferował upadki, jakieś tam słabsze momenty do naszego ducha. Więc jeżeli już wiemy, jaka jest charakterystyka stołu Ojca, to może się zastanówmy, co na tym stole jest podane. Już mi ślinka cieknie, jeżeli przypomnę sobie takie obrazy stołu właśnie hebrajskiego, żydowskiego, kiedy tam różne, oczywiście czytamy o tym w Biblii, różne cielęta mogły być podane, kozły, może baranek. To były pięknie pieczone rzeczy przygotowywane i na tym stole była wielka tego obfitość. Ale były zawsze trzy rzeczy, bo tutaj, kiedy czytamy, jeszcze przepraszam, wrócę do tej myśli, kiedy czytamy o różnych stołach w Biblii, o tych stołów jest wiele opisanych, to właśnie o różnych potrawach możemy przeczytać, tak, że tam był upieczony cielec, tu było tuczne ciele, czy na przykład baranek, czy koźlak, czy jakiś jeszcze inny. Ale wśród tej różnorodności były zawsze na tym stole hebrajskim trzy potrawy albo trzy rzeczy, które zawsze stały na tym stole. I o tych rzeczach możemy przeczytać w Psalmie 104, 14-15 werset. I jest napisane, że Bóg coś sprawił, tak? Sprawiasz. Panie, Ty sprawiasz. Czyli wiemy, że źródłem tych potraw jest Bóg. Panie, Ty sprawiasz, że trawa wyrosła dla bydła i roślinność pod uprawy człowieka, aby ziemia wydała mu chleb oraz wino, które cieszy jego serce. Także namaszcza olejkiem swoją twarz i spożywa chleb, który go pokrzepia. Więc mamy tutaj trzy rzeczy, które są położone na tym stole. Ja myślę, że to jest napisane w formie rzeczywistej, cielesnej, że one zawsze tam na tym stole były. Nawet kiedy czytamy o stole Paschy i tak dalej, to one się tam znajdowały, kiedy Jezus ustanowił ostatnią wieczerzę. Ale one mają też głęboki wymiar duchowy. Zresztą tak jak każda prawda zapisana w Biblii. Więc trzy rzeczy. Co to było? To jest chleb, wino i olej. I kiedy próbuję wyobrazić sobie ten stół, to z łatwością widzę tą karafkę wina, widzę ten chleb, który można było łamać i był naczynie z olejem. Dlaczego? Dlatego, że to były rzeczy, które naturalnie pochodziły, w sposób naturalny z upraw, z ziemi, a czytamy, że Bóg to sprawia, że to rośnie. Ale dlaczego akurat takie zestawienie? Dlatego, że to jest zapowiedź tego, albo to jest możliwość tego, co przed każdym z nas jest położone. Chleb i wino. Pamiątka śmierci i zmartwychwstania. Chleb i wino zawsze jest na stole dla swoich dzieci. Bóg to położył w osobie Jezusa Chrystusa, abyśmy z tego korzystali, abyśmy brali z tego pokarm, abyśmy brali z tego posilenie. Chleb i wino. Jego złamane ciało, jego przelana krew. Ale jest trzecia rzecz. Olej namaszczenia. Dlatego, że tak jak powiedziałem, Ewangelia nie kończy się na momencie zbawienia. Chleb i wino, słuchajcie, jest elementem zbawienia, tak? Ale Ewangelia Królestwa wymaga namaszczenia. I dlatego ten olej.
Dlatego tutaj mamy kompletną Ewangelię w tym psalmie podaną. Jak ja lubię takie momenty ze Starego Testamentu, kiedy możemy widzieć już pełne obrazy nowotestamentowe. Faza Ewangelia zbawienia łączy się z Ewangelią Królestwa, dlatego że jest chleb, wino, czyli symbol śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i element namaszczenia dla Jego Kościoła, dla Jego ludzi, dla Jego dzieci, dla Jego synów już tutaj na ziemi. Więc weźmy to jako taki osobisty obraz dla siebie i korzystajmy, że to jest wyłożone na stole dla dzieci Bożych, dla synów Bożych, dla kobiet i mężczyzn. Te rzeczy, to dziedzictwo pozwala nam funkcjonować jako ludziom zbawionym już tutaj na ziemi, w Jego Królestwie. Bez namaszczenia, mówiłem o tym dwa poprzednie zwiastowania, bez namaszczenia trudno jest sprawować, możemy żyć, dostajemy życie, tak, przez krew przez krew i chleb Jezusa Chrystusa, doznajemy życie wieczne, ale żeby obficie funkcjonować w Jego Królestwie tutaj na ziemi, potrzebujemy tego namaszczenia, więc to symbolizuje olej tutaj zapisany. I kiedy mówimy o tym stole, to taki najbardziej charakterystyczne, to co, taki stół, który mi przychodzi od razu na pamięć, to jest stół, który został zastawiony przed synem marnotrawnym. Dlaczego akurat ten? Bo jest, tak jak powiedziałem, jest wiele stołów, ale stół, kiedy syn marnotrawny przychodzi, wraca do ojca. Kiedy pokutował tam na miejscu, w tym miejscu, gdzie jego życie było tragiczne z tymi świniami, odwrócił się od tego, tak, czytamy, to jest to miejsce pokuty i on wrócił do ojca i ojciec nie zastanawiał się długo, co ma zrobić. W zasadzie to nie chcę czytać tej historii, bo ona jest rozległa, każdy z nas ją dobrze zna, ale pamiętacie, że tam nie było chwili zastanowienia ze strony ojca. Tam nawet nie było dopuszczenia bardzo do tego syna, żeby on za dużo gadał. On powiedział, ojcze, tak, zgrzeszyłem, przyszedłem, ale ojciec nie wchodził na poziom rozmowy z nim, tylko powiedział, idźcie przygotować, teraz chyba, nie wiem, tuczne ciele zakładam, idźcie przygotować stół, będziemy się cieszyć, bo mój syn był martwy, a ożył. To jest cudowne, był martwy, a ożył. Ale dwie rzeczy, które oprócz tego stołu kazał przygotować dla swojego syna, ojciec, to dać mu czystą szatę na jego splugawione, stare życie. I to dotyczy każdego z nas. Na nasze splugawione, stare życie została nałożona czysta szata godności, o której mówiliśmy, i został nałożony na jego rękę, na jego palce pierścień. Wiecie, i to nie był pierścień, tak jak sobie dzisiaj jest duża moda, niektórzy zakładają, nawet mężczyźni, pierścień, tak, niektórzy noszą tego całkiem sporo. To był pierścień, który był pierścieniem autorytetu tego syna w stosunku do otoczenia. To nawet nie był pierścień dla syna, on go nosił, ale to był pierścień, żeby otoczenie widziało, z kim ma do czynienia. Co ten pierścień powodował? Jakie są plenipotencje synów Bożych? Jakie są plenipotencje, czyli jakie są uprawnienia Bożych dzieci poprzez ten pierścień? Ten pierścień pozwalał zarządzać autorytetem i majątkiem ojca. I pomijając już to, że on wcześniej ten majątek, który przypadał jemu, został całkowicie rozwalony, przepity i każdy wie, co tam się działo. Pomimo tego on dostał ten pierścień, dostał ten autorytet, aby tą pozostałą częścią majątku znowu móc na nowo zarządzać. Słuchajcie, to jest, dla mnie to jest ciężkie do przejścia. Każdy z nas wyznaczyłby mu tam kwarantannę parę lat, aż się poprawi, aż zobaczymy owoce. Ale miłość Ojca, Jego łaska jest rozbrajająca dla naszego życia. Więc ten pierścień pozwalał temu synowi zarządzać w imieniu Ojca. Nawet Ojca nie musiało tam być. On mu pozwalał sprzedawać, kupować, czynić finansowe zależności. To jest to, co czytaliśmy wcześniej, że dostajemy klucze królestwa. I to nie jest pierścień, który pozwalał mu robić jakiekolwiek głupoty, bo można powiedzieć, o, dostajemy klucze królestwa, no po co, żeby jakiś narozrabiać jakichś dziwnych rzeczy. Nie, jako synowie, jako dziedzice, my jesteśmy przez ojca uznani godnymi do tego, aby być współzarządcami
tego, co tutaj zostało na ziemi stworzone przez Jezusa Chrystusa, Jego Kościoła. To, co jest rozwiązane na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To, co rozwiązane, co będzie związane na ziemi, będzie związane w niebie. Masz klucze królestwa. Ta przypowieść, ta historia o synu marnotrawnym bardzo, bardzo nam to jasno pokazuje. Także to nie jest przyczynek do tego, że mamy robić co chcemy, to co nam się pozioma, podoba, to jest poziom zaufania i poziom godności Ojca w stosunku do nas, ale też i przyjęcia przez Ojca konsekwencji z tym związanych. To jest jedna uczta, ale jest też opisana jeszcze jedna uczta na kartach Ewangelii. I ta uczta, która mówi o odrzucaniu zasiadania przy stole. Że pomimo tego, że ty i ja, że Boży Kościół jest powołany do tego, aby usiąść przy stole z Ojcem, aby być w Nim odpowiedniej relacji, aby być z Nim relacji już nie tylko jako dziecko małe, ledwo co wzrastające, ale jako dojrzały syn, jako dojrzały dziecic. Ona jest opisana w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Ja nie będę czytał, bo znamy ją wszyscy. To dość długi jest opis. Ale chodzi o to, że jest tam o gospodarzu, który zaprosił na ucztę wybranych i ci zaczęli się wymawiać. Wiesz, ja nie przyjdę, bo ja kupiłem pole. Ja mam inne sprawy, kupiłem parę wołów, muszę ich wypróbować. Pojąłem żonę, pojąłem małżonkę. Wiesz, sam rozumiesz, Panie Jezu, nie bardzo mogę teraz przyjść. I to jest przypowieść, historia, która uczy nas o tym, że jest także możliwe w naszym życiu, że my poprzez swoje wybory, poprzez swoje postępowanie odrzucimy zaproszenie do tego stołu. I to jest tak naprawdę ostrzeżenie duchowe dla nas, abyśmy pamiętali o tym, że do tego stołu jako do godności jest wręcz, jako miejsce godności jest wręcz obowiązkiem, żebyśmy zasiadali. Żebyśmy nie zlekceważyli tego zaproszenia. Żebyśmy nie przeszli nad tym obojętnie, żeby to nie było coś lekkiego dla nas. Ale zasiadać przy stole z Ojcem jest to największy majestat, największy przywilej dla Bożego Kościoła, Bożych ludzi tutaj na ziemi. W liście do Galacjan, to już na koniec przeczytam takie słowa kończące, list do Galacjan, 4 rozdział 1-7, jest w pewnym sensie takie podsumowanie tego, co mówię, tego przejścia od dzieciństwa aż do tego momentu, kiedy stajemy się dziedzicami. I apostoł Paweł, który pisze do kościoła w Galacji, pisze tak. Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Na czas ustalony przez ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych. To jest ten okres dzieciństwa. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad, pisze do kościoła, tak? Pod kontrolą zasad rządzących światem. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteśmy synami, Bóg posłał do waszych serc, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteście niewolnikami, ale synami, lecz synami. A jeśli synami, to za sprawą Boga również dziedzicami. I słuchajcie, nie ma innej drogi, jak od dzieciństwa przez synostwo wchodzić w poziom dziedzictwa. Nie ma innej drogi. Bóg tak to zaplanował, aby nasz wzrost tutaj na ziemi, on się dokonywał. I dobrze jest, jeżeli każdy z nas, ja też się często zastanawiam nad swoim życiem, jaki ja byłem 5 lat temu, jaki byłem 3 lata temu, jaki byłem rok, czy we mnie jest wzrost, czy we mnie jest progres, czy we mnie wzmocniła się dojrzałość. Oczywiście ja wiele rzeczy jeszcze mam przed sobą. To jest oczywiste i myślę, że to jest taki ciągły bieg niedokończony. Ale pomimo tego Bóg wymaga od nas wzrostu i dojrzałości w naszej wierze. W słowie, w uwielbieniu,
w relacjach z innymi, kiedy reprezentujemy jako Kościół. Na każdym etapie naszego życia Bóg chce widzieć wzrost, dlatego że On to zaplanował. Ciało żywe ma to do siebie, że ono rośnie. Słuchajcie, ilekroć jakikolwiek przykład weźmiemy z przyrody, drzewa, krzewy, owoc, nie ma stagnacji. Każdy wzrasta, każdy dojrzewa. Nawet jeżeli teraz jest wiosna, drzewa się obcina, mam takie lipy w ogrodzie i zawsze tnę je już tak silno, tak mocno, bo ja wiem, że do jesieni one się tak rozrosną, że znowu będą potężną kopułą. Jest wzrost, to jest coś, co jest zaplanowane w istocie życia, także życia chrześcijańskiego. Wzrost dotyczy fizyczności i dotyczy duchowości. Nie ma zaplanowanej przez Boga duchowości bez wzrostu. To jest taka prawda Boża. Także w tym fragmencie możemy przeczytać, że przez Jezusa mamy odkupienie, usynowienie, a przez Ducha Świętego możemy wołać Abba Ojcze, a to z kolei powoduje wejście w poziom dziedzictwa. Także już nie dzieci, nie tylko synowie dojrzali, ale dziedzice obietnic Bożych, dziedzice relacji z Bogiem. To jest to, co Bóg zaplanował dla ciebie i dla mnie przy tym stole. Zaprasza każdego z nas, abyśmy tam zasiedli, abyśmy mieli z Nim relacje. Zaprasza każdego z nas, abyśmy posilali się dobrym pokarmem, bo tam jest cudowny pokarm. Tam jest pokarm zdrowy, który daje wzrost. Tam są witaminy, tam są minerały, tam jest istota życia. I każdy z nas jest zaproszony do tego miejsca, aby nie tylko czekać na ucztę, która jest tam, która będzie cudowna, ale tutaj już przy stole karmić się i z pozycji Bożego Syna, Bożego Dziedzica, zarówno kobieta, zarówno mężczyzna, móc uczestniczyć w tym. Dlatego, że świat oczekuje objawienia się Bożych Synów. To jest końcowy werset. Świat oczekuje objawienia się dojrzałych Bożych Synów, którzy będą reprezentować Boże Królestwo tutaj na świecie, którzy będą naznaczać granice, którzy będą przesuwać granice, którzy będą przychodzić, będą kłaść ręce, modlić się o uwolnienie, którzy będą kłaść ręce i namaszczać i modlić się o uzdrowienie, którzy będą w autorytecie Ojca sprawowali posługę tutaj na ziemi. Bo Bóg tego oczekuje, Królestwo Boże oczekuje, tego Jezus oczekuje i Duch Święty oczekuje. Amen. Także zechciejcie teraz powstać, pomodlimy się, aby to słowo wydało owoc w naszym życiu, aby mocno się zakorzeniło i będziemy powoli kończyć. Ojcze, ja Ci dziękuję teraz, Panie, za to słowo, które Ty kierujesz do swojego Kościoła. Dziękuję Ci, że to Słowo jest prawdą i to Słowo jest pokarmem i to Słowo jest życiem. Dziękuję Ci, że Ty nas zapraszasz do cudownej społeczności. I Ojcze, ja się o to modlę, aby w nas, w naszych umysłach nie było przeszkód, nie było ograniczeń, nie było barier, które by pozwodowały, abyśmy zasiedli przy tym stole. Dlatego, że jest to stół obfitości, jest to stół, który Ty zaplanowałeś. Jest to zaproszenie dla każdego z nas, dla każdej kobiety, dla każdego mężczyzny. Panie, ja się modlę, aby nie było w nas takiego momentu, kiedy my zlekceważymy, Panie, cudowny stół, który Ty przygotowałeś, relację, którą chcesz nam dać, którą masz zaproponować. Ja Ci dziękuję, Panie, że Ty to masz dla swojego Kościoła. Ja się modlę o to słowo, które było dzisiaj przeze mnie głoszone. Ja Ci dziękuję, Duchu Święty, że Ty będziesz to słowo, Panie, pobudzał do życia każdego dnia w moim wnętrzu. Ja się o to modlę, aby to było udziałem każdego z nas. Aby to słowo wzrastało. Aby poziom jego świadomości wzrastał. Aby poziom zrozumienia wzrastał. Ale przede wszystkim determinacja, abyśmy go mogli wykonać na chwałę Twojego Bożego Królestwa. Amen.